Przebrałem się w szmaty i czekałem, aż będzie wracał z wypłatą. Pociąłeś go? Nie miałem noża. Mówiłeś, że go pociąłeś. Gołymi rękami. Mam czarny łańcuch w kung fu. Uczył mnie sam Bruce Lee. Technika litra krwi i tyle traci delikwent. Spuściłeś łomot gliniarzowi, gliniarzom. Było ich chyba z 10. Dostali niezły wycisk. Kiedy tu przyszedłeś, ryczałeś jak baba. Potraktowali mnie gazem łzawiącym, takim, jakiego używają na demonstracjach. Zachowałem się jak mężczyzna. Gość wylądował w szpitalu, a tobie nic się nie stało? I jestem karateką, a karateka nie okazuje słabości. Ty tego nie zrozumiesz, białasie. Gdzie te laski? Nie mam czasu tu gnić. Właśnie, gdzie twoje laski, ważniaku? Zepsuł mi się telefon w limuzynie i nie mogłem do nich zadzwonić. Telefon mu wysiadł, nie słyszałeś, kretynie? Siadajcie. Bujać to my, ale nie nas. Nie wiecie, co czynicie. Wiecie, komu fikacie? Odwal się. Wiesz, komu podskakujesz w celi numer 4 na 9 piętrze? Billy Ray Valentine? Wychodzić. Wpłacono za ciebie kaucję. Naprawdę? Numer był niezły, więc stoję ja i zgrywam takiego kogutka bawamutka. Czekam, żeby podjechali z wypłatą, jak przebieranie z tych szmatach. Łup i mi chodu, powiedz, jak go przeciąłeś. Przeciąłem go nożem w pół, ale nam mówiłeś, że gołymi rękami. Rękami też. Patrz na tylko, czego mnie nauczył mój nauczyciel Bruce Lee. Jestem czarny duch karate. To się nazywa technika ćwierć litra krwi. Po prostu tyle krwi wyleczy z gościa. Tak zrobiłem to z gliniarzami. Obskoczyło mnie chyba z 10 gliniarzy i każdemu po kolei tak wpierdzieliłem. No, chyba tak. Ej ty, kiedy cię tu przywieźli i zapuszkowali, płakałeś i miałczałeś. Tak. Jak sobie gliny nie mogły ze mną poradzić, to rzucili we mnie całą bombą gazową i dlatego mi łzy leciały. A jak mi nie wierzysz, to spieprzaj, bo ci zmierzę tę machę. Ty byłeś taki dzielny, ty wylądowałeś w szpitalu, a sam nawet nie zostałeś zaśnięty? Bo jestem karateka, karateka, człowieku. Ja mam rany wewnątrz, żadnych śladów na zewnątrz, ale ty, durnie, tego nie zrozumiesz, bo jesteś górą śmierdzącego tłuszczu. Ty w dupę kopany i zejdź mi z garba, ja tu czas marnuję, a to moje dziwki tęsknią za mną ze szmalcem w grabach, rozumiesz? Niech się spieszą. Jakie dziwki masz na myśli, ty rozgadany Alfonsie? Ta. Nie mówiłem ci, że odkąd telefon w mojej limuzynie był na podsłuchu, to nie mogłem się opiekować moimi kurewkami. Co? Telefon w limuzynie na podsłuchu? No dosyć tego. Co za limuzyna? Jesteś jakiś Arab, czy co? Ej, usiądźcie spokojnie. No dobra. Teraz nie tref, bo będziesz wyglądał jak zmarznięty indor. Jakieś rzeczy zaszły na daleko. Nie wiecie, co robicie. Nie wiecie, co wam grozi, chłopaki. Czy wy wiecie, z kim kurwa zadzieracie? Z kim wy kurwa zadzieracie? Odsuwam się, bo przypierdolę. Do tyłu, on mówię. Do tyłu wam. No, do tyłu. Czy wy wiecie, komu robicie krzywdę? Tu w celi numer 4 na 9 piętrze? Billy Ray Valentine, tak. Ruszaj się, zapłacono za ciebie kaucję. Tak?